Niestety są w trudnej sytuacji, bo dziś mogą stracić szansę na wyjście z grupy przy niekorzystnym układzie innych wyników. Witamy z Red Bull Arena w Lipsku, gdzie już za chwilę rozpocznie się mecz. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a towarzyszy mi na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy ciekawie zapowiadające się spotkanie grupowe. RB Lipsk zmierzy się z Manchesterem City. Stawką są niezwykle cenne 3 punkty i trzeba będzie na nie ciężko zapracować. Obie drużyny będą chciały udowodnić swoją wyższość, a to dla nas gwarancja świetnego widowiska. Klubowi z Lipska nie można odmówić skuteczności. Niezwykle szybka była ich droga z 5. ligi do 1. Uwaga, zajęło im to zaledwie 7 lat. No, można nie bez złośliwości powiedzieć, że Red Bull dodał im skrzydeł, więc byli rozpędzeni jak bolid Formuły 1. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Trener postawił dziś na klasyczny wariant 5-3-2. Ważna jest tu rola dwóch skrajnych obrońców, którzy często wychodzą poza swoją strefę, aby wspomóc kolegów w pomocy i w ataku. Rozciągając grę w środku pola i z przodu, dają więcej możliwości dogrywania piłki do napastników. Manchester City wystąpi dziś w takim oto składzie. Bramki strzec będzie Ederson. W obronie João Cancelo wystąpi wspólnie z Mendym. Kevin De Bruyne oraz Rodrigo Hernandez zagrają w środku. W ofensywie zobaczymy zaś Sergio Aguero. Jako pierwsi zaczynają z piłką zawodnicy RB Lipsk. Forsberg. Stracili teraz piłkę. Goście od pierwszych minut starają się narzucić swój styl gry. Długie serie podań, usypianie czujności rywala, cierpliwe wypatrywanie swojej szansy. A kiedy już ją wypatrzą, potrafią błyskawicznie przyspieszyć. Obrona przeciwnika musi się mieć cały czas na baczności. Sergio Aguero. Aguero! Sięgnął to, ależ się musiał wyciągnąć. Naprawdę coś niesamowitego. Widziałem już piłkę w siatce. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Centra w pole karne i zażegnuje niebezpieczeństwo. Kevin De Bruyne, Aguero. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Citizens dalej atakują. I będziemy mieli rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Bramkarz na posterunku. Jest pressing ze strony rywali. Świetne podanie za plecy rywali. Nie udało się zbudować przewagi. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Nie dał się oszukać. Wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja, znakomita. Sergio Aguero. Rodri z piłką. Ilkay Gündogan. Sterling. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Zabicer. Dobre podanie, minęło linię obrony. Yusuf Poulsen. No i powstrzymał akcję. João Cancelo. Obywatele tracą piłkę. Gündogan. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Forsberg.
Ruszył z piłką do przodu. Josef Poulsen. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Sergio Aguero. Forsberg. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Dobra gra w obronie, ale to nie koniec zagrożenia. Pewna interwencja Edersona, nie dał się zaskoczyć. Zabicer. Josef Poulsen. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. No, tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Campbell. Piłka u Forsberga. Josef Poulsen. Manchester City przejmuje piłkę. Rozpoczynają kontratak. De Bruyne. Stracili, ale odzyskali piłkę. Bramkarz wybronił ten strzał. Ładnie przechwycił piłkę. De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! City wznowi rzut rożnego. To może być szansa, żeby prowadzili w tym meczu. Dobry pressing, odebrał piłkę. To może być niebezpieczne. Zabicer. Josef Poulsen. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Emil Forsberg. Czy będzie prowadzenie? Nie ma gola! Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł, ładny plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Przeciwnik atakuje już na połowie rywala. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Idzie z piłką do przodu. Świetna obrona. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego. Jak dla nich ewidentny karny. João Cancelo. Ależ pechowe podanie i strata. Kevin De Bruyne. Rodri z piłką. Ma tam teraz sporo miejsca. Już widział piłkę w siatce. Niesamowita interwencja bramkarza. Pokazał, że jest specjalistą w sytuacjach sam na sam. Jednym słowem, klasa światowa. Przeciwnicy przejęli. Forsberg. Zabicer. Ma na skrzydle dużo swobody. Ten strzał może im dać prowadzenie. I teraz bardzo ważny przechwyt. Koniec pierwszej części spotkania. Po przerwie zaczął Manchester City. Rodrigo. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Próbują ataku bokiem boiska. Zabicer. No, blisko do bramki i jest rzut wolny.
Dobra pozycja do strzału. Nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Próbował, ale trochę zabrakło mu szczęścia. Bramkarz nie miałby chyba zbyt wiele do powiedzenia. Rodrigo. Ilkay Gündoğan. No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. W tej drugiej połowie musi coś w swojej grze zmienić, bo... Dobrze, wbiega na wolne pole. Forsberg. Mamy bramkę, ale kto by się spodziewał, że strzelą ją właśnie oni. Cały czas to rywale byli bliżsi trafienia. Oto piękno futbolu. Takie nieoczekiwane zmiany sytuacji. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Nie kryje swojego niezadowolenia tą bramką Guardiola. Wykrzykuje instrukcje i korekty, żeby szybko odrobić stratę. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Sergio Aguero. De Bruyne z piłką. Dobra gra w obronie, odebrali piłkę rywalom. Drużyna z Lipska dziś nie dominuje, jeśli chodzi o procent posiadania piłki. Ale zupełnie im to nie przeszkadza, bo prowadzą w tym spotkaniu. Jak widać, nie samą piłką drużyna żyje. Obrońca dobrze to przerywa. Będzie okazja do kontry. Pora wracać, bo może z tego być gol. Idzie do przodu Aguero. No, szukają akcji, która da im wyrównującą bramkę. Mozolnie konstruują atak pozycyjny. Tracą teraz piłkę. Prostopadle za linię obrony. I będzie rzut wolny dla przeciwników Citizens. I żółta kartka dla ostatniego obrońcy. Brzydki faul, to mogła być czerwona kartka. Całkiem spora odległość od bramki, raczej nie będzie próbował strzelać bezpośrednio. Znakomita interwencja, piłka w rękach bramkarza. João Cancelo. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Niezła okazja do kontry. Ładna akcja skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Marcel Halstenberg. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Pięknie to zrobił. Może spróbować szczęścia. Ależ klops od obrońcy i wprost do bramki. Obejrzyjmy tę bramkę jeszcze raz. Czy bramkarz mógł lepiej się zachować? Kiedy piłka odbija się od innego zawodnika, naprawdę nie ma czasu na reakcję. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Trener już pewnie myśli nad cierpkimi słowami, którymi zruga swoich podopiecznych po zejściu do szatni. Zaraz będzie zmiana. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Forsberg. I mamy zmianę posiadania piłki. Mahrez. Kevin De Bruyne. Rodrigo. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Wybijają teraz do przodu.
Emil Forsberg zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Sparował piłkę na karny. Tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek. Tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Bez wątpienia był faul w polu karnym. Sędzia wskazuje na... I obronił. Dobrze wyczuł intencje strzelającego. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Emil Ford ma teraz trochę miejsca. Niestety tym razem ucieczka z piłką nie powiodła się. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Rodrigo. Nie ma co owijać w bawełnę. Ich dzisiejsza postawa zaskakuje i to w najgorszym możliwym sensie. Cóż, wystarczy spojrzeć... Jest okazja! Piłka odbita leci poza boisko i będzie rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. Josef Poulsen. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Mondi. Teraz górą, ładnie. Riyad Mahrez. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Obrońca blokuje dośrodkowanie. Ależ wrze na trybunach. Aż huczą te trybuny od dopingu. Tylko posłuchaj. Kibice wiedzą, że rywal jest słabszy. Oni tu przy... Ach, nie ma gola. Tuż nad poprzeczką. To częste przy uderzeniach głową. Trudno jest czasem utrzymać piłkę dostatecznie nisko. Manchester City przed szansą. Ależ przeczytał to jak profesor. Do końca meczu 4 minuty. Kevin Campbell. Wybiega na pozycję. Erbe Lipski, gol! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga 2-1, to musiała paść bramka. No, zarysowuje się wyraźna przewaga. Jest 3-0. Mondi. Riyad Mahrez. Sędzia przerwał grę. Rzut wolny dla Manchesteru City. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Stracili piłkę. De Bruyne zepsuł to podanie. Sędzia spojrzał na zegarek i gwiżdże po raz ostatni. Drużyna gospodarzy wygrywa mecz. Tak, należała im się ta wygrana bez dwóch zdań. Właściwie od pierwszej do ostatniej minuty wszystko było pod kontrolą i rywal nie miał za wiele do powiedzenia. Myślę, że można było wygrać jeszcze wyżej, ale na pewno menedżer będzie zadowolony z ich występu. Kibice też nie mają na co narzekać. Sergio Agüero. Agüero! Josef Poulsen. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Nie... Ładnie przechwycił piłkę.
De Bruyne! Forsberg! Mamy bramkę, ale kto by się spodziewał? Pięknie to zrobił. Może spróbować szczęścia. Ależ klops od obrońcy i wprost do bramki. Kevin Campbell. Herbelipski gol!